Bartek Bednosz po niepełnym sezonie 2019, później wiele się działo w 2020. Troszkę opóźniony sezon reprezentacyjny, ale wylądowałeś w Spale. Jak się czujesz? No, od tego trzeba zacząć. Czuję na pewno się bardzo dobrze, dlatego że rozpiera mnie duma, że mogę dalej być w reprezentacji i spędzać czas z chłopakami. Stęskniłem się naprawdę za nimi, trochę czasu minęło, troszeczkę ta cała sytuacja też nami wstrząsnęła i tak naprawdę odczuliśmy to wszyscy, nie tylko tutaj u nas w kraju, ale na całym świecie. Ja też pewien czas, który byłem we Włoszech, też nie był na pewno łatwy, natomiast ze wszystkim sobie trzeba było radzić. Najważniejsze jest to, że wszyscy jesteśmy zdrowi i nikt z naszych najbliższych nie ucierpiał po prostu. Jesteś młodym zawodnikiem cały czas. No, twoje lata to jeszcze biegną bardzo powoli. Trochę już w życiu przeżyłeś, a co przeżyłeś, tak, no, cofnijmy się po te 12 miesięcy. O ile jesteś mądrzejszy, o ile boleśnie się być może o czymś przekonałeś, jak ten sezon pokadrał. Zostawmy reprezentację z zeszłego roku daleko. Jak oceniasz sezon ten, który spędziłeś w Modenie? Na pewno był to sezon, który mogę zaliczyć do udanych. Sezon, w którym sam postawiłem sobie troszeczkę taką poprzeczkę, żeby potwierdzić to, co udało mi się wykonać w pierwszym sezonie, czyli zagrać po prostu dobrą siatkówkę, a stać się tak naprawdę po tym drugim sezonie jeszcze lepszym zawodnikiem. I miałem innego trenera. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze nam się współpracowało. Mieliśmy też troszeczkę inną grupę. Naprawdę fajnie to wszystko funkcjonowało. Szkoda, że nie mogliśmy dokończyć sezonu. Nad tym bardzo ubolewaliśmy, ale jak gdyby to wszystko schodziło na drugi plan, dlatego że zdrowie nasze i naszych najbliższych było po prostu najważniejsze. Natomiast czuję się spełniony, że tak powiem, i uważam, że zrealizowałem założone sobie cele przed tym sezonem. Bardzo ładnie, że mówisz o celach, no bo tak uczciwie z tego, co czytałem i obserwowałem przed sezonem, to różne były zdania, że zresztą nikogo nigdy nie zadowolisz. Bart, czy to nie za wysokie progi, no takie nazwiska, Zajcew, Anderson i tak dalej, możemy wymieniać. No i Bartek Bednarz, no dobrze, reprezentant Polski, co on tam robi, młody jeszcze, bez doświadczenia. No i to się zmieniało z tygodnia na tydzień. Za długie pytania zadaję, także ja tobie oddaję głos. Jak się czułeś, gdy nagle to zainteresowanie się zaczęło wokół ciebie kręcić? Ja przed wyjazdem do Włoch postawiłem sobie cele i one na pewno były bardzo wysokie, natomiast różne były opinie, tak? To jest rzecz naturalna. Liga Włoska, jedną z najlepszych lig na świecie. Tak naprawdę przechodzę, okej, po zdobyciu Mistrzostwa Polski, natomiast to mnie w żaden sposób nie usprawiedliwiało i na pewno było to dla mnie spore wyzwanie. Tym bardziej, że trener jak gdyby nie zabrał mnie na Mistrzostwa Świata, wtedy były, i był to na pewno dla mnie ciężki okres, natomiast wiedziałem, że muszę zrobić wszystko, nie mogę się po prostu poddawać, i zmotywowało mnie to jeszcze bardziej do tego, aby jeszcze ciężej pracować, żeby może nie tyle co trenerowi udowadniać, ale przede wszystkim sobie, żeby nie mieć tak naprawdę, nie móc sobie nic zarzucić. I starałem się cele realizować krok po kroku, i w pierwszym sezonie uważam, że wyszło to całkiem dobrze. Natomiast drugi sezon był właśnie tym sezonem, którym chciałem potwierdzić to i jeszcze troszeczkę dołożyć. I myślę, że nie wyszło to najgorzej, i tak naprawdę dobrze to się wszystko skończyło, bo pojawiła się oferta, myślę, że taka, można to nazwać, oferta życia, której raczej się nie odrzuca. Nie chodzi tutaj o kwestie finansowe, a raczej o samą nazwę klubu. Podobnie o tym klubie mówi twój przyszły trener, ale to o tym za chwilę. Jeszcze ostatnie pytanie a propos tych 2 lat we Włoszech. Twój status, no w Polsce wiadomo, że zawsze kibicujemy sobie, o Bartoszu
Bednożu mówiło się bardzo dużo w kontekście już takiej, no, robienia za gwiazdę w Modenie, co nie było takie łatwe. Jak ty się czułeś wewnątrz tego zespołu? Czułem się bardzo dobrze, mieliśmy świetną atmosferę, czuliśmy się jak taka troszeczkę druga rodzina i można byłoby rzec, że ciężko jest w tak krótkim okresie czasu scalić drużynę. Mówię dlatego krótkim, bo zazwyczaj po rozpoczęciu sezonu ligowego już grany jest super puchar, tak? I nie zagraliśmy go jak gdyby najgorzej, okej, nie zdobyliśmy go, ale mimo tak krótkiego okresu czasu pokazaliśmy, że potrafimy naprawdę scalić się w jedną drużynę i naprawdę fajnie to funkcjonowało. Poza boiskiem mieliśmy świetną atmosferę i na boisku tworzyliśmy po prostu jedną wielką rodzinę i zmieniam miejsce, zmieniam otoczenie, ale na pewno będę za tym tęsknić, bo to był naprawdę bardzo fajny sezon i dużo, dużo miłych wspomnień. No niestety nie do końca zawsze to dobrych, bo kończył się tą całą pandemią i tą przykrą sytuacją. Niestety ogromna ilość ludzi umierała w kraju, w którym przebywaliśmy, więc to tak naprawdę o wszystkim trochę innym się zapominało i myślało się tylko i wyłącznie o tym, żeby przeżyć i po prostu zachować spokój i wrócić bezpiecznie do domu. Bardzo ładnie. Mija czas. Przed tobą niezła przeprowadzka, bo tych kilometrów, to nie wiem, próbowałeś zliczyć, ile cię będzie dzieliło pomiędzy Modeną a Kazaniem? Z samochodem chyba 28 godzin. No, bardzo długa droga, natomiast samochód odpada. Zostaje mi tylko i wyłącznie samolot. Natomiast nie jest chyba to jakiś długi lot. Z tego co pamiętam, chyba z Warszawy do Kazania, do Moskwy 3 godziny i z Moskwy do Kazania jakieś dwie niecałe, więc rzut chyba kamieniem po prostu. Można tak powiedzieć. Na pewno będzie troszeczkę dalej niż to było we Włoszech i troszeczkę też problem z najbliższymi, czy to z dziewczyną, czy z rodziną, żeby po prostu przylecieli, bo to jednak jest troszeczkę dłuższa podróż, a przede wszystkim klimat jest zupełnie, zupełnie inny. Czujesz stres związany z klubem, z miejscem, z towarzystwem, z trenerem, czy raczej podchodzisz do tego jako do kolejnego wyzwania? Traktuję to jako kolejne moje wyzwanie. Nie czuję stresu, dlatego że jadę tam tak naprawdę po dwóch sezonach spędzonych we Włoszech, w lidze, która jest naprawdę bardzo wymagająca i tak naprawdę miałem przed sobą zadanie i istniało bardzo duże ryzyko, że może mi ono się nie udać i szanse były 50 na 50 i gorszy scenariusz był taki, że jakbym po prostu się spalił w tej lidze włoskiej, no to musiałbym po prostu z podkulonym ogonem wrócić do kraju, do Polski i taki scenariusz też na pewno mógłby się wydarzyć, natomiast jestem osobą, która zawsze podchodzi do wszystkiego z optymizmem i zawsze staram się po prostu zdobywać najwyższe szczyty i myślę, że dzięki temu gdzieś tam udaje mi się ta moja taka kariera iść jak gdyby odpowiednią ścieżką i wyzwanie z Kazaniem, zdaję sobie z tego sprawę, że presja może być duża ze względu na to, że jest to klub, który nie uznaje po prostu drugiego miejsca i dla niego po prostu nie ma słowa porażka. Poprzeczka została postawiona bardzo wysoko, bo świetnie grający tam Leon po prostu powygrywał wszystko z zespołem wraz z moim przyjacielem Matem. Także no tutaj tak naprawdę jest na pewno poprzeczka postawiona bardzo wysoko, ale ja jestem osobą, która uwielbia wyzwania i stawia sobie zawsze je na pierwszym miejscu i jestem w 100% gotowy do tego, aby walczyć z tym zespołem o najwyższe cele i pomóc po prostu dołożyć swoją cegiełkę do tego, aby ten zespół wrócił na swoje miejsce, bo wiadomo, że w tym poprzednim sezonie miał troszeczkę problemów, ale to było wszystko spowodowane tymi roszadami w składzie i uważam, że to tak naprawdę był jedyny powód,
do tego, że jednak nie zakończyli sezonu tak, jak powinni. Podpytywałeś Matthew Andersona i tutaj Wilfredo Leona, jak jest w kazaniu? Tak, sporo rozmawialiśmy z Matem, nawet jeszcze jak nie wiedziałem, że będę w ogóle grał w Kazaniu, nawet nie było oferty. To rozmawialiśmy sporo o życiu, sporo o sytuacji, jak gdyby w Rosji, w Stanach i w Polsce, dlatego że mieszkaliśmy razem w pokoju, więc mieliśmy wiele tematów do obgadania. I sporo się dowiedziałem. Teraz też rozmawiam z Leonem, tak naprawdę, jak to już jest pewne, no to już potrzebuję takich konkretniejszych informacji. Aktualnie jestem na etapie wybierania apartamentu, więc Leon mówi mi co, gdzie, jaka restauracja, więc myślę, że przydatne informacje gdzieś tam wrzucam sobie do plecaka i cóż, no nie mogę się naprawdę doczekać kolejnego wyzwania. Kazan jest przyjemnym miastem, takie mam przynajmniej wrażenie. No a Nie teraz, byłem nigdy, ale... no to pobędziesz przez pewien czas. Co? Wracając z Kazania do Spały, do Polski, powiedz, przed czym stoi Bartosz Bednosz tutaj, w biało-czerwonych barwach? Jakie masz plany? Plany mam. Mój plan jest prosty. Chcę po prostu dać reprezentacji to, co mam najlepsze, i na pewno chcę być częścią tego zespołu i zawsze z dumą przyjeżdżam na zgrupowanie reprezentacji. Każdego dnia po prostu budzę się z chęcią wspólnego treningu z tą grupą i co będzie, czas pokaże. Ja na pewno, tak jak mówię, moim celem jest, jeżeli będzie mi to dane, dać tej reprezentacji to, co mam najlepsze. Jeżeli z tego trener skorzysta, to będę robić wszystko, żeby pomóc jej jak najlepiej. A jeżeli nie, to uszanuję decyzję i tak naprawdę już 2 razy mieliśmy taką sytuację, z której trener podjął decyzję taką, a nie inną, i złość sportowa była tylko i wyłącznie wewnątrz mnie i jak gdyby wszystko to przekształciłem na, uważam, całkiem dobre sezony we Włoszech, więc absolutnie nie mam mu tego za złe, bo jeszcze tak naprawdę śmiejąc się troszeczkę zmotywował mnie do tego, żeby jeszcze ciężej pracować i tyle. Zobaczymy, co czas pokaże. Tak naprawdę jestem gotowy na każde wyzwanie.